Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Angelika Zielińska, jestem osobistą stylistką, trenerem wizerunku oraz coachem. A to jest kanał, dzięki któremu dowiesz się, jak mądrze skompletować swoją garderobę oraz poznasz, jak budować swój styl, wizerunek, a także pewność siebie i poczucie samoakceptacji, aby wyglądać i czuć się jak najlepsza wersja siebie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam Cię do zrobienia tego właśnie teraz. Tutaj jest przycisk subskrybuj, który pozwoli Ci być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które się tutaj pojawiają. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą kilkoma poradami, takimi trikami stylizacyjnymi, które spowodują, że Twoja sylwetka będzie wyglądała smuklej. Zapraszam! Pierwszym trikiem, który można powiedzieć, że sprawdza się zawsze, są odsłonięte nadgarstki. Nadgarstki są jedną z najszczuplejszych części naszego ciała, dzięki czemu właśnie odsłaniając je, dodajemy sobie tej lekkości w górnych partiach naszego ciała. Dodatkowo tam, gdzie jest to przejście pomiędzy materiałem naszego stroju, a pomiędzy naszą skórą, tam też przyciąga się wzrok ludzki, czyli osoby, z którą rozmawiamy, osoby, która nas mija, i dzięki temu właśnie zwracamy uwagę tutaj na naszą talię i jeszcze bardziej ją podkreślamy i wyszczuplamy. Drugą poradą jest wybór nogawek o długości 7/8. Jest to, można powiedzieć, taka długość mniej więcej do naszych kostek i to powoduje, podobnie jak w przypadku nadgarstków, że dodajemy sobie takiej lekkości naszej sylwetce. Natomiast spodnie, które są bardzo pomarszczone na dole, gdzie tego materiału się bardzo dużo zbiera, mogą dawać efekt takiego obciążenia. Więc tutaj warto, szczególnie w cieplejszych miesiącach, pokusić się o te spodnie o takiej długości troszeczkę krótszej. One nam nie skracają nóg, wbrew pozorom, bo krąży taki mit, że właśnie spodnie o długości takiej do kostek 7/8 powodują to skrócenie naszych nóg. Otóż nie. Także warto spróbować, jeżeli takich spodni do tej pory nie nosiłyście. Natomiast jeżeli je nosicie, to jest to na pewno dobre rozwiązanie, które powoduje, że nasza sylwetka wygląda na lżejszą i szczuplejszą. Kolejną poradą jest odpowiedni dobór rozmiaru ubrań do naszej sylwetki. Oczywiście, jeżeli chcemy ją wysmuklić, chcemy podkreślić nasze kształty, to dużo lepiej sprawdzą się ubrania takie dosyć dopasowane do naszej figury, dobrze skrojone, natomiast spore oversize'y zagubią tam naszą figurę i zatracimy troszeczkę te takie kobiece kształty, przez co też możemy sobie delikatnie dodać trochę kilogramów. Jeżeli chodzi o rozmiar, też warto patrzeć w drugą stronę, czyli starajmy się nie wybierać ubrań zbyt małych, zbyt obcisłych, szczególnie przy takich dodatkowych, można powiedzieć, kilogramach, bo one jeszcze bardziej to uwidocznią. Oczywiście, jeżeli zależy nam na bardziej takich modowych stylizacjach, to śmiało możemy sobie sięgać po te oversize'y. One też nie są czymś złym, tylko tutaj mówię właśnie, w sytuacjach, jeżeli chcemy dodać lekkości sylwetce, chcemy po prostu ją wyszczuplić, to wtedy lepiej sprawdzą się te ubrania dobrze skrojone do naszej figury. Kolejnym trikiem są dekolty w serek, czyli wycięte w taką literę V. One świetnie się sprawdzą m.in. z tego względu, że tutaj dodają nam lekkości w okolicach naszego dekoltu, wysmuklają nam naszą szyję oraz też powodują optyczne zwrócenie uwagi na nasz najszczuplejszy tutaj punkcik, czyli na naszą talię. Dobrze sprawdzą się dla kobiet, szczególnie które mają bardzo rozbudowane tutaj ramiona albo większy biust, wtedy dodadzą lekkości w górnych partiach właśnie sylwetki. Kolejnym rozwiązaniem jest wybór takich dłuższych naszyjników. Jeżeli na przykład nie zakładamy tego dekoltu w serek, to możemy sobie założyć ten dłuższy naszyjnik, który to też spowoduje, podobnie jak ten dekolt w serek, właśnie takie działanie tutaj wysmuklające. Dobrze, jeżeli będzie on dosyć taki delikatny i mniej więcej kończący się w okolicach naszego pępka. Jeżeli chcemy wyszczuplić swoją sylwetkę, warto również sięgać po takie lekkie, lejące się tkaniny, dzięki którym właśnie też dodamy sobie takiej lekkości, bo wszelkiego rodzaju takie grube plecionki, jakieś takie sztywne materiały powodują, że jeszcze bardziej sobie nadbudowujemy tę naszą sylwetkę, natomiast te takie zwiewne, opływające tkaniny powodują, że dodajemy sobie lekkości. Kolejnym trikiem jest podziałanie kontrastami i pobawienie się kolorami jasnymi i ciemnymi. Bo pamiętajmy, że żaden kolor, tak jak kiedyś już mówiłam w odcinku o kolorach, sam w sobie nie wyszczupla ani nas nie pogrubia. Dopiero w połączeniu z innym kolorem może mieć takie działanie. I tak, na przykład, jeżeli chcemy sobie wysmuklić naszą linię bioder, to zakładajmy ciemniejsze spodnie, na przykład, nie wiem, jakieś granatowe, w połączeniu z jaśniejszą górą, czyli z jakimś jasnym, białym t-shirtem. Kolejnym patentem jest wybór rajstop w kolorze podobnym do koloru naszych butów.
Szczególnie dobrze na pewno się to sprawdzi w przypadku takich czarnych butów i ciemnych kryjących rajstop, dzięki czemu wydłużymy sobie nogę, a przez to wysmuklimy właśnie delikatnie naszą sylwetkę. Natomiast jeżeli wybieramy bardziej takie rajstopy w kolorze nude, to wtedy te szpilki czy jakieś inne buty właśnie w kolorach takich beży też spowodują uzyskanie takiego efektu. I ostatnim trikiem, o którym powiem, są linie pionowe w naszym stroju. Możemy je uzyskać na przykład dzięki założeniu na jakiś t-shirt, bluzkę, jakiegoś swetra tutaj troszeczkę dłuższego albo marynarki. Ważne, żeby były one rozpięte, dzięki czemu właśnie w stroju utworzą się takie pionowe linie, które to spowodują, że też delikatnie ta sylwetka się nam wysmukli. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te triki, o których chciałam Wam dzisiaj wspomnieć. Oczywiście ich jest dużo więcej, natomiast ja myślę, że te są takie warte uwagi i dosyć szybkie do wdrożenia do naszej garderoby. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Ci się podobało, to daj łapkę w górę i oczywiście daj znać w komentarzu, co myślisz o tych sposobach na wyszczuplenie swojej sylwetki, a być może masz jeszcze jakieś swoje triki, którymi chciałabyś się podzielić. I zapraszam Cię również do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które się właśnie tutaj pojawiają. Są zarówno treści dla kobiet, jak i dla mężczyzn. No i do zobaczenia już w następnym odcinku. Pozdrawiam Cię serdecznie.